Namaste. Marię Bukardi z tej strony. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu, które zatytułuję moje sprawozdanie osobiste z 90. Rytuału dla Matki Ziemi, ale wszystko to, co ci opowiem, będzie dotyczyło czasu. Tuż przed, w czasie i po. Ten ostatni tydzień mogłabym nazwać. Najbardziej intensywnym czasem w całym roku 2020. To wszystko, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, i jestem pewna, że również w Twoim życiu było bardzo wyjątkowe i bardzo szczególne, i można powiedzieć, to nie był łatwy czas. Dokładnie 1 października spotkaliśmy się na 90. Rytuale dla Matki Ziemi i oczywiście na rytuale świec intencyjnych. Dzisiaj jest już 2 październik i dokładnie w tym momencie jest u mnie godzina 23.28, gdy nagrywam moje sprawozdanie osobiste, bo dokładnie teraz dopiero zakończyłam cały ten proces. Rytuał świec intencyjnych, jak z pewnością wiesz, te duże rytuały, ponieważ ja mam codziennie świece intencyjne, ale szczególnie w pełniu Księżyca i wnów Księżyca, zawsze są duże spotkania, w których bierze udział wiele osób i gdzie dla mnie wiąże się to z niesamowitym nakładem pracy, energii, również tej pracy nie tylko przygotowawczej, nie tylko samego wykonania, ale również po. W takim rytuale jest to czas, gdzie należy wszystko zamknąć, zapieczętować, podsumować, opisać. Bo jeżeli bierzesz udział w rytuale świec intencyjnych, to wiesz, że zawsze po rytuale i wysyłam zdjęcia, i wysyłam dokładny opis, co miało miejsce, co się wydarzyło. Co dotyczyło dokładnie Twojej intencji, czyli w ilu procentach Twoja intencja została przyjęta przez siły wyższe, czy należy jeszcze raz powtórzyć cały proces, czy też nie, czy wszystko jest na dobrej drodze, czy gdzieś jakiekolwiek blokady miały miejsce. Czyli dla mnie dzisiejszy dzień był tak intensywny, Wstałam bardzo wcześnie, od razu rozpoczęłam wszystkie prace podsumowujące, oczyszczające. To jest również związane z tym, że należy wszystko posprzątać, wysprzątać. To jest naturalne przy takiej ilości świec. Wszystko musi być dokładnie zapięte na ostatni guzik i później również zakończone w 100%. Czyli takie posprzątanie, gdzie wszystkie również resztki, wszystko musi zostać usunięte, zanim wysyłam do Ciebie podsumowanie. I przy takich dużych rytuałach jest to niesamowita praca i dokładnie w tym momencie zakończyłam wysyłanie również tych pojedynczych listów do każdego uczestnika z podsumowaniem konkretnej świecy. I dzisiejszy dzień... Chciałam zamknąć moim sprawozdaniem osobistym z rytuału dla Matki Ziemi, ponieważ już od jutra rozpoczynam przygotowania do kolejnej nowej, nowego naszego spotkania, więc zaczyna się dla mnie, jak gdyby taki nowy nowy czas. Co uważam, że jest bardzo ważne, o czym chciałabym Ci powiedzieć, co dotyczyło tego czasu przed 90. rytuałem dla Matki Ziemi i naszego spotkania, ale również co jest taką inspiracją na kolejny czas. Myślę, że dokładnie jutro, czyli będzie to 3 października, sobota, z pewnością to sprawozdanie pojawi się dopiero później, w zależności od tego, jak szybki będzie internet, bym mogła załadować to na serwer, ale myślę, że dokładnie jutro, 3 października wieczorem, spotkamy się na 128 ceremonie I cała historia związana ze 128 ceremonią zaczęła się dokładnie tydzień temu i dokładnie jutro ten tydzień się zakończy dla mnie, dla mojego życia, ponieważ od ubiegłej soboty, hmm, Dokładnie w sobotę otrzymałam przesłania lub w nocy w piątku na sobotę, jaki będzie temat naszego spotkania. A temat jest bardzo szczególny, bardzo wyjątkowy, dotyczy radości życia, ale dotyczy również Energii, gdzie uciekała przez kolejne, przez ostatnie tygodnie, przez ostatnie miesiące Twoja energia życiowa, jak również zgłębić siebie, poznać odpowiedzi na te najważniejsze pytania, na przykład kim jesteś, skąd pochodzisz, dokąd zmierzasz, jakie masz za sobą inkarnacje, jaką wiedzę wyniosłaś czy wyniosłeś z poprzednich inkarnacji. Ale również cały ten proces zgłębiania swoich talentów, właściwości i jak je wykorzystać tutaj w tym życiu. Jak rozpoznać, kiedy jesteś na właściwej drodze, zgodnej z Twoim powołaniem, czyli z celami Twojej duszy, a jak rozpoznać, że oddalasz się od tego właściwego kierunku? Czyli, jeżeli idziemy zgodnie z drogą naszego powołania, to nasze życie jest piękne szczególne, wyjątkowe, a jeżeli idziemy w innym kierunku, no to zbliżamy się do tego wszystkiego, czego chcemy uniknąć, czyli smutków, strachów, biedy, niepowodzeń i wszystkich takich innych niskich wibracji. 128 ceremonia jest, będzie dostępna na mojej stronie, tej samej stronie, gdzie spotykamy się zawsze i gdzie wszystkie informacje są w jednym miejscu. Jeszcze raz to powtarzam, bo stale pojawiają się te pytania. Wszystko jest tylko i wyłącznie na tej jednej stronie www.bukardimaria.com. Tam są wszystkie najważniejsze informacje. A ty wiesz, że ja mam tysiące stron w internecie różnych tematycznych, które dotyczą zwierząt mocy, rytuałów dla matki ziemi, rytuałów miłosnych, rytuałów anielskich, e, oczyszczania, no, wszystkich właściwie tematów, e, jakie tylko pojawiają się, jeżeli myślimy o naszym własnym rozwoju, o rozpostarciu skrzydeł, o uwolnieniu się ze wszystkich blokad i barier, ale jeżeli jesteś osobą, która chce sobie zapamiętać tylko jedno miejsce, to zapamiętujesz tylko tą jedną stronę, bo jeżeli cokolwiek znajduje się gdziekolwiek indziej, to również jest podłączone do tej strony, czyli jeżeli zapamiętujesz tą jedną stronę, to z niej masz wejścia do wszystkich innych. Również do mojego sklepu, gdzie można umówić się na termin, czy zamówić, na przykład, rytuał świec intencyjnych. Aktualnie nie można się umówić na termin, ponieważ mój kalendarz jest tak zapełniony, że nawet tam główki od szpilki nie wcisnę, ale możesz sobie w moim sklepiku zapisać się na powiadomienie o dostępności. Jak tylko jakikolwiek termin się zwolni, otrzymasz wtedy powiadomienie przez e-mail i od razu możesz się na ten termin umówić. Ja miałam przez ostatnie tygodnie bardzo intensywny czas, dlatego... Um... Wszystko jest w tym momencie zajęte. Również Wy potrzebowaliście tak bardzo pomocy jak chyba nigdy wcześniej, ale myślę, że szybciutko się z tym wszystkim, jak gdyby odrobię, można tak nazwać, może to jest głupia nazwa, ale w ten sposób używamy takiego sformułowania. Gdy wszystkie terminy zostaną zrealizowane, postaram się to zrobić jak najszybciej z pomocą siły wyższej, wszystko jest możliwe. I wtedy może już za 2-3 dni będzie wolny termin, i możesz sobie raz. Kolejna ważna rzecz, która, która jest związana z naszymi spotkaniami. Jeszcze raz to po, muszę podkreślić ze względu na to, że bardzo wiele osób ogląda mnie tylko na mediach społecznościowych i za bardzo nie wiedzą, jak się w tym wszystkim poruszać. Wszystkie spotkania, teraz również to 128, wszystkie są dostępne tylko i wyłącznie na mojej stronie, którą ci podałam przed chwilką, która będzie również w opisie tutaj poniżej, tylko w tym jednym miejscu. Czyli to jest tak, że jeżeli masz dostęp na prawie tydzień, na miesiąc albo na rok, to masz dostęp i do wszystkich moich książek, słuchowisk, e-booków, audiobooków, ale również wszystkich transmisji. U mnie wygląda to zupełnie inaczej niż znasz to z całego otoczenia. U mnie nie kupuje się jednej książki, nie kupuje się jednego jakiegoś webinaru, jednych warsztatów, jednego wykładu. U mnie jest tak, że jeżeli masz dostęp, na przykład na prawie tydzień. Na miesiąc i na rok masz dostęp do wszystkiego, czyli nie trzeba naciskać, o, teraz to muszę dodać do koszyczka, i to muszę dodać do koszyczka, i to jeszcze, i ten wykład mnie jeszcze interesuje, i to mnie jeszcze interesuje. Tylko gdy masz dostęp, gdy ten dostęp jest opłacony, otrzymujesz link i gdy przejdziesz na ten link, masz wszystko chronologicznie, jedno pod drugim. Nic nie musisz tysiąc razy naciskać, tysiąc razy czegoś zamawiać, tylko masz dostęp do wszystkiego. Ten system jest dlatego tak zrobiony, aby ci maksymalnie ułatwić, ponieważ ja jestem osobą, która. Zazwyczaj nie powtarza informacji. Dlatego taki system wybrałam, aby mieć dostęp do wszystkiego naraz. A nie tylko do jednego wykładu, do jednego tematu, do, do jakiejś jednej rzeczy, potem szukać gdzieś w spisie treści, gdzie jest jakaś inna rzecz, która Cię interesuje. Tylko raz masz dostęp i wtedy możesz korzystać ze wszystkiego. Bardzo proste, to jest cały ten, ten program, który stworzyłam, stworzyłam sama własnoręcznie i myślę, że jest chyba najprostszą rzeczą, jaką można sobie wyobrazić. Zakładasz sobie konto, to konto jest bezpłatne i jeżeli chcesz korzystać z treści, dodatkowych, czyli wszystkich moich książek, wszystkich wykładów, to wtedy zamawiasz sobie dostęp czy na te 6 dni, czy na miesiąc, czy na rok i wtedy sobie korzystasz z tego 24 godziny na dobę, jak chcesz. Po tym czasie możesz sobie przedłużyć na kolejny czas, a jeżeli już co cię nie interesuje, idziesz jakąś inną drogą, to po prostu nic nie musisz przedłużać. Nie ma tutaj żadnego przymusu, nie ma tutaj żadnego takiego jakiegoś terminu, nie ma tutaj jakiegoś takiego czegoś, co by Cię w jakikolwiek sposób ograniczało. No ale przejdziemy do tego, co najważniejsze i myślę, że w opisie podlinkuję tą 11.33 dla tych wszystkich osób, które już to wszystko znają, ale będą słuchać tego sprawozdania, bo Dlaczego to powtarzam? Bo jest tak dużo pytań. Ja codziennie dostaję setki listów i ciągle powtarzają się te same pytania. No i niestety te rzeczy techniczne muszę czasami. Powtórzyć. Innych rzeczy nie powtarzam, ale te rzeczy techniczne muszę powtórzyć, bo jakoś ciągle to jest jeszcze niejasne, ale wiem dlaczego jest to niejasne, ponieważ no, takiego systemu no, w większości nie ma. Wszędzie dookoła się spotykasz z tym, że kupujesz jakiś jeden wykład, jeden webinar, jedną rzecz, i nagle, gdy jest coś innego, to, to nie wiadomo jak, jak się z tym um, poruszać, a to jest dużo prostsze i dużo łatwiejsze. Zaczynajmy więc. W ubiegłym tygodniu otrzymałam przesłania, które dotyczyły 128 ceremonii, czyli tego tematu, który dokładnie jutro przedstawię Ci i który nazywam 128 Kluczem do Szczęścia, ponieważ każda transmisja od 1 do 128 ma inny temat. Spotykaliśmy się również z różnych miejsc, miejsc mocy, i każda transmisja. Dawała Ci klucz, klucz do szczęścia. Jeżeli przejdziesz wszystkie te transmisje, a będzie to w przyszłości dużo łatwiejsze, ponieważ te transmisje są już wszystkie przepisane wszystkie mają formę tekstu będą w formie PDF-ów, które można sobie pobrać, czy na tablet, czy na telefon, czytać sobie na przykład w samolocie, czy gdziekolwiek w autobusie ale również będą w formie książek drukowanych. To już zapowiadałam i to będzie połączone z, ze stowarzyszeniem, którego jestem prezydentem. Stowarzyszenie to założyliśmy w Szwajcarii. Jest to stowarzyszenie, które jest jak gdyby taką nadzorczą organizacją nad wszystkimi oazami natury, które stworzyliśmy i które stworzymy w przyszłości. Czyli nasze stowarzyszenie Ono Semina .org, jest organizacją pożytku publicznego. Znajduje się dlatego w Szwajcarii, ponieważ ten kraj uważam za najbardziej stabilny ze wszystkich krajów na całym świecie. Można się tutaj kłócić i sprzeczać, ale jak wiesz, jestem historykiem i wiem, że Szwajcaria w większości była autonomiczna. To prawo, które ma, jest zupełnie inne niż prawo w innych państwach, a zależało mi na tym, aby stworzyć taką organizację, która będzie w 100%. Czysta, jasna, świetlista, oparta na jasnych zasadach, gdzie każdy ma do tego wgląd, gdzie wszystko jest czarno na białym, nazwijmy to tak. Czyli każdy może zobaczyć i statuty organizacji, i wszystkie księgowania, i wszystkie, wszystkie rzeczy, które wpływają, które wypływają, na jakie, na jakie cele statutowe wypływają pieniążki. I dlatego to było dla mnie bardzo ważne, aby właśnie w Szwajcarii ta organizacja uzyskała również ten status. Ten status jest bardzo szczególny jako organizacja pożytku publicznego. I dlaczego jest to dla mnie takie ważne? Ponieważ to jest związane z sadzeniem drzew, czyli każdy papier, który używamy w jakiejkolwiek formie, no w większości jest to papier, który pochodzi z drewna, czyli z drzewa. Oczywiście mamy już inne papiery, które, które mają na przykład pochodzą z bambusa czy z papirusów itd. ale w większości jednak używamy papierów, które były wcześniej drzewami. Dlatego w celach statutowych organizacji OnoSemina.org jest ten zapis, który jest dla mnie bardzo, bardzo ważny, że gdy Jakikolwiek papier używamy do czegokolwiek, ja na przykład tutaj mam papier, e, którym zapisałam w punktach to wszystko, co wydarzyło się na 90 Rytuale dla Matki Ziemi, to za ten zużyty papier, gdy kupujemy na przykład taką bryzę papieru, sadzimy drzewo. To jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo ważne. I dlatego moje książki w formie drukowanej. Dopiero teraz pojawią się, ponieważ każda książka, którą będziesz kupować, część z tej książki, większa część, oczywiście należy odliczyć koszty druku, większa część przejdzie na organizację Onosemina.org, by można było posadzić. Drzewo z tego papieru, na którym została wydrukowana ta książka. Dlatego była taka przerwa w książkach drukowanych, bo stale mnie o to pytacie, Pani Mario. Kiedy będą książki? kiedy Dlaczego tych książek nie można kupić? I tak dalej. Właśnie dlatego że nie mogłam tego pogodzić z moim sumieniem, że z jednej strony codziennie dbam o magiczną oazę, codziennie sadzę nowe drzewa, a tutaj z drugiej strony na przykład sprzedają książki, które są drukowane na papierze, a ja wiem jak to wygląda, bo wszędzie tutaj dookoła są plantacje eukaliptusów lub lasy eukaliptusowe lub inne lasy na przykład sosnowe które są ścinane zrujnowane, kompletnie tym tylko po to, żeby później te drzewa na ciężarówkach zawieźć do portu, z portu statkiem do Europy i tam są przetwarzane na papier, z którego na przykład drukowane są książki czy czasopisma. I dlatego dopiero gdy znalazłam to rozwiązanie, to w tym momencie również moja powieść, tak, pojawi się w wersji drukowanej i wszystkie inne książki, ale Priorytetem jeden są książki Klucze do Szczęścia, czyli wszystkie książki z każdej naszej ceremonii, i oczywiście Moja Powieść. To jest dla mnie priorytet numer jeden. Gdy te zostaną zrealizowane, to przejdziemy do moich wcześniejszych, tych starszych książek, które znasz, jak Magię Bogactwa, magia Miłości, czy Rytuały Miłosne, czy Jak Rozmawiać z Aniołami, czy inne rzeczy, niespodzianki, o których jeszcze teraz nie będę mówić. Czyli 128 ceremonia, przekazy się pojawiły, przekazy były tak zsynchronizowane w czasie z tym wszystkim, co działo się na świecie, bo z pewnością jestem pewna, że czytasz mojego bloga, więc dokładnie wiesz, że zwierzęciem mocy, które jest częściowo naszym przewodnikiem na 128 ceremonii, jest wieloryb. I dokładnie w tym czasie, gdy to przesłanie się pojawiło, co również publikowałam na Instagramie w tak zwanych relacjach. Jeżeli obserwujesz mnie na Instagramie, to te relacje pojawiają się tylko przez krótki czas, prawda, i później znikają. Ale tam właśnie mówiłam o tym. I to zwierzę mocy pojawiło się dokładnie w tym czasie, gdy miało miejsce to bardzo dramatyczne. Zdarzenie u wybrzeży Australii. Na pewno o tym wiesz, że tak duża ilość wielorybów wylądowała na lądzie i tylko garstka wolontariuszy ratowała je i wyprowadzała je znowu na głębokie wody i dokładnie mniej więcej tyle, ile było wolontariuszy, tyle wielorybów udało się uratować. I dla mnie to był taki niesamowity znak od wszechświata. I dlaczego o tym mówię, bo właściwie ma to być sprawozdanie z 90. rytuału dla Matki Ziemi, bo to wszystko jest tak powiązane. To jest wszystko tak ze sobą powiązane, że dopiero gdy śledzisz wszystkie przekazy, czyli jesteś na przykład na bieżąco na blogu i również śledzisz to, co dzieje się w Twoim życiu, obserwujesz, masz oczy szeroko otwarte, uszy, czyli wszystko słyszysz, widzisz, czujesz, to wtedy widzisz, co tutaj się dzieje, w jakim niesamowitym procesie my się w tej chwili znajdujemy. Jeżeli jesteś osobą, która jest zajęta różnymi swoimi prywatnymi sprawami i tylko wyrywkowo słyszysz: a tutaj jakaś ceremonia, a tutaj jakiś przekaz, a tutaj jakieś zwierzę mocy. No to może Ci brakować tego ogólnego obrazu, ale po to są na przykład te spotkania, bym mogła Ci to wszystko zebrać jak gdyby w jedno i przynajmniej taką namiastkę dać Ci tej wiedzy i tych przesłań, które mają te osoby, które są cały czas na bieżąco. Oczywiście każdy z nas ma inną drogę i tutaj nie ma takiego sformułowania, że a tak trzeba, tak koniecznie musisz iść, aby się rozwijać, a tak jak idziesz, to jest źle. Ty wiesz, że ja nikogo nie oceniam, ja daję tylko wskazówki, daję tylko przesłania, a co Ty z tym zrobisz, jak to wykorzystasz, to leży w Twoich dłoniach i. Każda droga, którą wybierzesz, będzie dobra, bo i ta droga pozytywna, która szybciej przyniesie szczęście i spełnienie, będzie tą idealną, ale również ta droga negatywna, gdzie coś się opóźni, gdzie coś w jakiś sposób zostanie zablokowane, to jest zawsze tak, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czyli poprzez to zło, poprzez ten mrok, poprzez te wszystkie trudne rzeczy bardzo dużo się uczymy, odkrywamy naszą siłę, naszą moc. Dlatego nie można tak powiedzieć idź tylko tak, 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 bo wtedy się idealnie rozwijasz duchowo, a jeżeli idziesz tak, 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 to się nie rozwijasz. Ty wiesz, że jestem ostatnią osobą, która kogokolwiek ocenia, która kiedykolwiek powie ci zrób tylko tak, i tylko to jest dobre. Bo ja wiem, że każdy z nas jest indywidualny i niepowtarzalny i Twoja droga jest zupełnie inna niż Twojej siostry, brata, koleżanki, przyjaciela, czy jakiegoś znajomego, czy, czy moja droga. Idź Twoją własną drogą i odkryjesz wszystko to, co jest dla Ciebie ważne. Ale miej oczy szeroko otwarte. No i zaczynajmy jeszcze raz, wracamy do tego wieloryba. Czyli najpierw pojawiły się te przesłania, później um, szukałam miejsca mocy, aby nagrać nasze spotkanie, ponieważ um, byłam um, przekonana, czułam to, że to spotkanie powinno odbyć się nad oceanem, aby morze, wieloryby mogły być obecne na tym spotkaniu jak wiesz, ja jestem w tym momencie na wyspie Maderze gdzie jest magiczna oaza i tutaj u nas wieloryby są na porządku dziennym czyli miałam taką nadzieję że może w czasie naszego spotkania akurat będzie Ci dane zobaczyć tego wieloryba, a jeżeli nie to połączyć ją z jego energią, która będzie taka bardziej materialna, jeżeli spotkamy się w takim miejscu i od soboty dokładnie do pełni księżyca. Czyli pełnia księżyca była wczoraj w czwartek. Próbowałam nagrać nasze spotkanie. Za każdym razem wydarzyło się coś wyjątkowego, ale o tym już wiesz, bo o tym już mówiłam na moim blogu, gdzie opublikowałam dla ciebie film przygotowanie do 128 ceremonii. Tam dokładnie mówiłam o tym szukaniu miejsca i o tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły. No ale kiedy udało mi się nagrać tą naszą 128 ceremonię, którą zobaczysz jutro, czyli 3 października wieczorem? Dokładnie tuż przed pełnią księżyca. To była mniej więcej godzina może 15, 16, może 17. Gdy zdecydowałam się, że wyruszę po raz kolejny nad ocean z tą nadzieją, że nie zdmuchnie mnie z klifu, bo wiatr, deszcz, burze były na porządku dziennym przez cały tydzień. I tak siły wyższe poprowadziły mnie. Większość ceremonii jest nagrana w słońcu. Ale z niesamowitym żywiołem powietrza. Czyli jest taki wiatr na ceremonii, który ma również symboliczne znaczenie. Ale o tym będzie na naszym spotkaniu. Dzięki pomocy siły wyższej, byłam w stanie tą ceremonię przeprowadzić. Mimo tego, że gdy skończyłam nagranie, ceremonia trwa około godziny, tak jak każda ceremonia. Mówiłam, starałam się mówić bardzo głośno, aby mnie było dobrze słychać. Mimo tego, że miałam mikrofon, to jednak bałam się, że w takim wietrze będą jakieś zakłócenia. Nie było zakłóceń, było wszystko idealnie. Siły wyższe zgrały wszystko, nawet w tym momencie, gdy mówiłam o mroku. To zaszło słońce, zrobiło się szaro, buro i ponuro. Jak mówiłam o tym, że schodzimy w głębiny, um, aby odkryć siebie, aby odkryć wszystko to, co w tobie również zaszło słońce, to było tak symboliczne spotkanie, tak wyjątkowe spotkanie, że Chyba jedno z najważniejszych i najpiękniejszych. Mimo tego, że kamera troszeczkę jest przestawiona, ale ma to również swoje symboliczne znaczenie. Bo kamerę nastawiał mój ukochany i dzisiaj, gdy sprawdzam ceremonię, czy wszystko jest nagrane, czy wszystko jest OK, zanim wysłałam ją na serwer, to przywołałam go, zawołam go i mówię, czy specjalnie nastawiłeś tę kamerę w ten sposób, że horyzont jest. Skierowany w lewo. I okazało się, że wiatr przestawił tą kamerę, że ten horyzont, czyli, czyli jak gdyby ta krawędź oceanu, no nie jest w linii prostej. Ale nie ma przypadków. I nawet to, jak ten obraz się ustawił, jest symboliczne. To przejście w tą głębię, to przejście w tą. Tą nieskończoność, tą bezgraniczność, no coś niesamowitego. Piękne, kolory, to wszystko, co się dzieje układ chmur, układ fal na oceanie. Bardzo, bardzo wyjątkowe spotkanie. Dzi dzisiaj. Było mi dane przeżyć je jeszcze raz, i jutro przeżyję je jeszcze raz z wami, gdy będę z wami. Zawsze, gdy jest transmisja, wie, że jestem obecna na czat, czyli jestem z wami telepatycznie, jestem z wami energetycznie i również uczestniczę w tej ceremonii i przeżywam ją zawsze po raz trzeci, czyli do trzech razy sztuka, czyli. Pierwszy raz, gdy ją nagrywam, drugi raz, gdy ją sprawdzam i trzeci raz, gdy jesteśmy razem, gdy spotykamy się razem, gdy jestem obecna z Wami i przeżywam ją po raz trzeci. No ale zaczynajmy dalej. Czyli cały tydzień był dla mnie bardzo intensywny, było mnóstwo rzeczy, mnóstwo terminów, mnóstwo spraw. I niesamowite rzeczy się działy symbolicznie, energetycznie, i taki był ten czas tuż przed pełnią. Czyli tuż przed pełnią nagrałam 128 ceremonię, po raz, nagrywam ją, zaraz ci powiem: sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, poprzez sześć dni. Czyli 6 dni próbowałam, nagrałam ją kilka razy. Mam kilka tych wersji zapisanych na, na moim laptopie, ale za każdym razem wydarzyło się coś wyjątkowego, i wiedziałam, że to nie jest ta właściwa transmisja, że jeszcze czegoś brakuje, że coś jest jeszcze nie tak. W kolejnych dniach usunę te wszystkie. Próby, czy te nagrane transmisje, które uważam, że nie są w stuprocentowym oddaniem przesłań, od siły wyższej zostanie tylko ta właściwa. I to również, że została nagrana tuż przed. Przed naszym rytuałem dla Matki Ziemi. To było dla mnie również bardzo symboliczne. I co jeszcze było ważne, nagrałam ją w bardzo wyjątkowym miejscu mocy, i siły wyższe zadbały o wszystko. Dokładnie w tym miejscu mocy to są szczątki starej piramidy, bardzo, bardzo starej piramidy, jeszcze z czasów mitycznej Atlantydy, której część osunęła się do oceanu, czyli ja stoję bezpośrednio. Na klifie. Tego troszeczkę nie widać tego aż tak dokładnie na filmie. Ale tuż za mną, właściwie mm, metr za mną, jest już to osuwisko i spada kilkaset metrów w dół do oceanu. Dlatego było to dla mnie również niesamowite wezwanie przy tym wietrze, na szczęście, wiatr był. Z tyłu, od tyłu, więc nie było tego niebezpieczeństwa, że zdmuchnie mnie tam w dół i spotkam się z wielorybem od razu, namacalnie. I dokładnie w tym miejscu, w którym stałam, na szczycie tej zburzonej piramidy, została w ostatnich latach Postawiona antena, właściwie trzy anteny, i to też jest symboliczne trzy anteny do telefonów komórkowych. Na szczęście te anteny są skierowane nie w kierunku oceanu, tylko w kierunku domów. I w tym miejscu, gdzie ja stałam, już ta antena, czy te trzy anteny nie miały tego miejsca, w którym. Wysyłały fale. Jak wiesz, te stare anteny do telefonów komórkowych, tej technologii 3G i technologii 4G są inne niż technologia 5G. I te anteny, gdy popatrzysz na nie, to wiesz, w którym kierunku one wysyłają sygnał. I można stać tuż obok anteny, a już tych sygnałów nie odczuwasz. I takie miałam właśnie szczęście na 128 ceremonii, że w tym miejscu, które czułam, że jest właściwa energia, to już nie było tego zasięgu tych fal anteny. To były, te fale były skierowane w innym kierunku. Miejsce mocy niesamowite, uwielbiam to miejsce i znasz to miejsce również, jak dobrze pamiętam, z jednego czasu ze mną, i to jest również to miejsce, w którym jest zrobione to Wasze ulubione zdjęcie: gdzie jestem w białej sukience, takiej koronkowej sukience, długiej do ziemi, sukience maxi i z krótkim rękawkiem. W tej sukience często nagrywałam dla Was czasy ze mną, aby była ta różnica, prawda? Ceremonia to jest zawsze suknia ceremonialna, a czasy ze mną są zawsze bardziej w takim normalnym ubraniu, czy były, czy będą w przyszłości. I to jest Wasze ulubione zdjęcie, gdy ja stoję na, na tym klifie, mam dłonie wyciągnięte do góry, rozpuszczone włosy i tam jest dokładnie taka energia takiej wolności, takiej niezależności no i na pewno pytasz się w tym momencie dlaczego Maria tak owija w bawełnę dlaczego nie mówi o tym rytuał dla Matki Ziemi ja mówię o rytuał dla Matki Ziemi bo to wszystko jest związane był 90 rytuał dla Matki Ziemi dziewiątka i zero ty wiesz, jeżeli bierzesz udział w naszych ceremoniach jakie ma to znaczenie numerologiczne dziewięć, zero, dziewięć z przodu, zero z tyłu zero naciska na dziewięć o tym wszystkim już wiesz Dlatego mówię o tej wolności, niezależności, o tej głębi, o tym wszystkim, co się działo na pewno również w Twoim życiu, ponieważ ta pełnia, ta pierwsza pełnia w październiku, jak już w październiku 2020 roku, mamy dwie pełnie. Ta pierwsza pełnia jest już za nami, pierwszego października, jakie to jest symboliczne. I to była tak zwana krwawa pełnia, czerwony księżyc. Ten księżyc był czerwony. Już bardzo długo, mniej więcej od, od tygodnia, ponad tygodnia, był już zabarwiony u nas na mitycznej Atlantydzie na taki kolor różowo-czerwony. I w październiku 31 mamy niebieski księżyc, czyli drugą pełnię księżyca, i oczywiście mamy również. 91. Rytuał dla Matki Ziemi, i naturalnie mamy znowu rytuał świec intencyjnych. Czyli w czasie nowiu jeszcze spotykamy się na rytuałach świec intencyjnych, ale to jest inna energia. W czasie nowiu, jak wiesz, zawsze mamy, gdy rozpoczynamy coś nowego, chcemy takie nowe impulsy, nowe inspiracje, a w czasie pełni to już jest typowo aktywacja czegoś, typowo pomoc, uzyskanie wsparcia. I to jest zupełnie, zupełnie coś innego. A ta pełnia niebieskiego księżyca będzie bardzo szczególna. Dlaczego? No, jak myślisz? Co mamy 31 października? No, Samhain naturalnie. O, to straszny Samhain, Halloween. Czyli oczywiście zaczyna się czas panowania mroku. Już sam październik będzie wyjątkowym miesiącem dla wielu, wielu z nas. Oczywiście, w zależności od tego, jak jesteśmy urodzeni, horoskop numerologiczny będzie to miało troszeczkę inny wpływ na każdą osobę z nas, jak każdy z nas jest indywidualny i niepowtarzalny, ale będzie to bardzo wyjątkowy miesiąc i tak jak sama ta pełnia, 90. rytuał dla Matki Ziemi była wyjątkowa i wszystko to, co wydarzyło się przed. No, i kończymy ten temat tej 128 ceremonii, czyli nagrałam 128 ceremonię. Następnie pojechałam jeszcze szybciutko na pocztę, wysłać ostatnie paczuszki dla Was. Jak wiesz, z pewnością ze względu na różowego słonia jest w tym momencie przerwa z paczuszkami, czyli jeszcze tylko zaległe rzeczy wysłałam. A, a później natychmiastowo wracałam do magicznej oazy, aby wszystko przygotować przygotować siebie, otoczenie. Na nasze spotkanie, i jak wiesz, o godzinie 20:20 20 spotkaliśmy się jak zwykle, spotykamy się na ceremonii. Był to czwartek, dzisiaj jest piątek, i nie było naszej ceremonii, ale było to spotkanie przygotowawcze, i następnie już o 22:00 był nasz 90. rytuał dla Matki Ziemi, ale ja zaczęłam ten rytuał wcześniej, mniej więcej pół godziny wcześniej. I to było bardzo potrzebne, bardzo potrzebne. Muszę ci się przyznać, że był to najtrudniejszy rytuał dla Matki Ziemi, jaki było mi dane przeprowadzić przez te wszystkie lata. To był bardzo trudny rytuał dla Matki Ziemi. Czyli całe te energie, które były wcześniej, yy, i to wszystko, co działo się w czasie rytuału. No nie było piękne, nie było takie piękne i świetliste, jak znamy to zazwyczaj z każdego miesiąca, tylko było bardzo trudne. I do teraz właściwie szukałam słów, aby Ci o tym wszystkim opowiedzieć, ale gdy zaczęłam czytać Wasze sprawozdania, to już się nie wahałam. Bo wiedziałam, że większość z Was, osób, które brały udział w Rytuale dla Matki Ziemi, odczuła tę energię i odczuwała już dużo wcześniej. Zwróć na to uwagę. Dokładnie w tym tygodniu mamy 128 ceremonię, gdzie mówimy o zgłębianiu siebie, przypomnieniu sobie pewnych rzeczy, przypomnieniu sobie poprzednich inkarnacji, zgłębieniu tej wiedzy starych cywilizacji, zgłębieniu wiedzy Twojej duszy. No i nagle pojawia się ten 90. rytuał dla Matki Ziemi, i wszystko jest zgrane energetycznie. Rozpoczynam rytuał mniej więcej pół godziny wcześniej. Wyszłam na mój śnieżno-biały taras. Miałam ubraną znów srebrną suknię z, z tym... Zło, nie złotym haftem. Srebrną suknię z czerwonym haftem. Znów zostało mi wskazane, że mam ubrać czerwony szal, typowo zabezpieczając mój Czakram, serca, splot słoneczny. I właściwie owinęłam się tym szalem, tak, że w mojej srebrnej sukni prawie nie było widać, tylko był ten czerwony szal z tym, z tym pięknym wzorem, który już ostatnio omawiałam na 89. rytuał dla Matki Ziemi na moim sprawozdaniu osobistym. I wybacz, <laughs> <laughs> troszeczkę brakuje mi głosu, ale po tym tygodniu. Kręcenia ceremonii w deszczu, w burzy, w wietrze, w zimnicy i po tych ostatnich dwóch tygodniach moich dolegliwości cielesnych, no, jak widzisz, nie mam czasu się zregenerować i, i w stu procentach wyzdrowieć. Ale wracajmy do tego spotkania. I wyszłam na mój śnieżno-biały taras. I już czekali na mnie wojownicy, więc wiedziałam, że znowu nie będzie pięknie i przyjemnie, tylko będzie coś wyjątkowego. Stworzyłam magiczny krąg, przywołałam żywioły, mm, zadbałam o ochronę, zadbałam o ochronę mnie, zadbałam o ochronę uczestników, o ochronę miejsca, ale coś było nie tak. Coś było inaczej. Niż być powinno. I w pierwszej części właściwie mogę podzielić ten rytuał, 90. Rytuał dla Matki Ziemi na trzy części. Jak zwykle będę opowiadać o wszystkim bardzo dokładnie, bardzo spontanicznie, ponieważ uważam, że jest to bardzo ważne dla Ciebie. Jeżeli tego słuchasz, będzie to pomoc do zrozumienia. Tych czasów, do zrozumienia siebie, do zrozumienia tego wszystkiego, co może również Ty odczuwasz, a czasami nie zdajesz sobie z tego sprawy, albo czasami jest tak, że wydaje nam się, że, że coś jest dziwne, że, no, że nie można tak czuć, i dlatego opowiadam o wszystkim bardzo dokładnie. Rozpoczęło się od tego, że przywołałam mojego przewodnika. Uklęknęłam przed moim przewodnikiem, przywitałam się i widziałam, że jest bardzo poważny. Kiedy mój przewodnik jest taki poważny, to zawsze wydarzy się coś trudnego. Coś, co wystawi mnie na próbę, co będzie dla mnie niesamowitym wyzwaniem. Co wystawi na próbę moją wytrwałość, wytrzymałość, moje wszystkie właściwości, które posiadam, że będę musiała aktywować wszystkie moje talenty, wszystkie moje zdolności, wszystko, cokolwiek jest we mnie. I gdy znów stanęłam, to zobaczyłam najpierw to było mniej więcej o godzinie czasu polskiego, 21.35. Mniej więcej w tym czasie. Zobaczyłam przede mną jelenia, białego jelenia z tą energią na głowie, czyli to jest mniej więcej to, co znamy z legend, co już znasz również z rytuałów dla matki Ziemi jeleń z krzyżem pośrodku głowy, czyli pośrodku poroża. I gdy ten jeleń się pojawia, to, to jest zawsze bardzo wyjątkowy znak. On pojawia się w szczególnych momentach i zazwyczaj prowadzi nas w szczególne miejsca. No i tak moja dusza poszła za tym jeleniem. I tak widziałam go jako mojego m, takiego m, przewodnika, który prowadzi mnie w jakieś miejsce. I zaczęłam wchodzić coraz głębiej w ciemny las. Najpierw pojawiły się takie wielkie drzewa, można by powiedzieć, takie mityczne drzewa Edenu. Takie drzewa, które również znasz tutaj, jeżeli śledzisz mnie na Instagramie, to czy, czy oglądasz również wcześniejsze ceremonie, mieliśmy kilka spotkań w szczególnym miejscu tutaj na mitycznej Atlantydzie, gdzie są właśnie takie stare, wielkie drzewa. I to były takie drzewa, niektóre nawet większe. Takie można powiedzieć, taka puszcza. Taka stara puszcza. I coraz głębiej, coraz głębiej, i nagle ten jelen się odwrócił, popatrzył na mnie, jakby mi dał do zrozumienia, że jesteśmy już w tym miejscu. No i tak rozglądałam się wokół, i nic nie wyglądało mi ani znajomo, ani przyjemnie. Czarna, ciemna puszcza. Środek nocy, nie było widać ani księżyca, ani zupełnie nic, tylko te wielkie drzewa. I nagle spośród tych drzew zaczęły wychodzić postacie, takie świetliste postacie. I stanęły w odległości do mnie i patrzyły na mnie. Już jak o tym mówię, to już mi się robi taka, taka leciutka gęsia skórka, bo zresztą opowiem, co się wydarzyło dalej. Jeżeli nie jesteś zwolennikiem opowieści z dreszczykiem, to, to przewiń tak mniej więcej gdzieś 4 minuty dalej albo 5 minut dalej, co się wydarzyło. Nagle poczułam bardzo dziwny zapach. I ty znasz ten zapach. Jeżeli jesteś osobą, która jako dziecko 1 listopada szło z rodzicami na przykład na groby, to u nas w naszej miejscowości zawsze na cmentarzu szczególnie pachniało. To był taki zapach świec, pomieszany z zapachem przymrozka pomieszane z zapachem zgniłych liści, pomieszane z zapachem chryzantem. I taki nagle pojawił się wiatr. I ja w tym momencie mam zapaloną świecę, gdy z tobą rozmawiam, bo w tym miejscu tutaj nie mam elektryczności specjalnie. I ten wiatr przyniósł najpierw ten zapach. Pomyślałam sobie, to przecież jeszcze nie ma Samhain. Skąd nagle ten zapach? Przecież dopiero z 1 października, a nie 31 października. I nagle rozpoczął się 90. rytuał dla Matki Ziemi. I ten rytuał był powstaniem dusz. Powstaniem dusz, które zostały przywiązane do Ziemi. Czyli albo poprzez rytuały, które odprawiają religie panujące, albo poprzez samobójstwa, albo poprzez różne inne działania mroku. Te dusze nie odeszły, na przykład usypianie zwierząt, prawda? Czyli zabijanie tego zwierzęcia, czy również zabijanie zwierząt na mięso w masowych hodowlach. To wszystko, 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 wszystko. Powoduje, że tutaj do Ziemi przywiązanych jest mnóstwo dusz, i świeca teraz już szaleje tutaj obok mnie. I te dusze powstały. I pomyślałam: Czas sądu czas sądu się zbliża czas sądu trwa. I to wcale nie było przyjemne odczucie, bo nagle zrobiło się tak ciemno, tak czarno dookoła, tak, jakby wszystkie te dusze chciały, by je nagle ratować, by je przeprowadzać do świata. No, moja świeca szaleje po prostu w tym momencie. I, I nagle zaczęłam się zastanawiać, co jest na rzeczy. Czy są to jakieś energie mroku, które próbują się dostać na rytuał? Nie, wojownicy wcale nie mieli dużo pracy. Wojownicy chronili cały rytuał, chronili to miejsce. I to wszystko było zaplanowane, i to wszystko jest powiązane z naszym 128 spotkaniem, z tymi poprzednimi inkarnacjami, ale również z tym wszystkim, z aktywacją pamięci tutaj na Ziemi. Jak wiesz, już od wielu, 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 wielu lat, siły mroku próbują wymazać pamięć w ludziach. I niektórym się to świetnie udaje, ponieważ. Większość ludzi ma teraz problemy z koncentracją, problemy z zapamiętywaniem, problemy, żeby sobie cokolwiek przypomnieć. Nie pamiętają rzeczy, które się wydarzyły tydzień temu. I to jest normalne, ponieważ te wszystkie urządzenia tak działają, aby wymazać pamięć. Również to, o czym mówiłam Ci już, wycinanie starych drzew i również ta sprawa wielorybów. Wieloryby są bowiem strażnikami pamięci Ziemi. Tak jak stare drzewa, które widziały wszystko i które pamiętają wszystko. I czy kryształy, prawda? W kryształach też można wszystko y, zaprogramować. I w tym momencie zbliżała się godzina 22 czasu polskiego. I wiedziałam, że nie mogę połączyć się z Wami dopóki. Nie będzie wystarczająco dużo światła. Dlatego zrobiłam działanie taktyczne. Wiedziałam, że z pewnością są ataki na rytuał dla Matki Ziemi, jak zwykle, co miesiąc, prawda? To już jest tradycja, już to już jest normalne. Już jestem do tego tak przyzwyczajona, jak nie wiem, do tego, że z dzień i noc. I do tego te dusze. I pomyślałam sobie tak, w wielu sprawozdaniach z rytuału dla Matki Ziemi mówiłam o moim śnieżnobiałym tarasie, i przez to przeciwnicy tego rytuału, rytuału mogą szybciej połączyć się z tym miejscem i konieczna jest dodatkowa ochrona. Wydałam więc taką moją wolną wolę. I prośbę do wojowników światła, aby zostali w tym miejscu i aby stworzyli dalej tą ochronę i dalej ochraniali cały ten rytuał, tak jakby on miał miejsce dalej w tym samym miejscu. A ja zrobiłam taki unik, typowy unik dobrego maga, czyli stanie się niewidzialną. I przejście do innego miejsca. I dopiero gdy byłam w tym innym miejscu, natychmiastowo połączyłam się z wami, uczestnikami, stworzyłam taki, jak to nazwać, hologram. Hologram, czyli, że niby spotykamy się na śnieżnobiałym tarasie, że jestem dalej w tym miejscu, a my spotkaliśmy się w zupełnie innym miejscu. I w ten sposób oczyściłam miejsce i z tych dusz, które były. Na śnieżno-białym tarasie, ale również od ataków energetycznych, ponieważ te ataki były skierowane na to miejsce, gdzie byli wojownicy, a myśmy przenieśli się z całym rytuałem w inne miejsce. Nie powiem Ci na jakie miejsce, żeby uniknąć w przyszłości takiej sytuacji, że nasi przeciwnicy będą wiedzieć o tym, jak to miejsce wygląda. Powiem Ci tylko tyle, że jest to również miejsce w magicznej oazie, z którego przepięknie widać las. Czyli cała strona praktycznie od wschodu to są wierzchołki drzew. I to było takie piękne. Nagle z pewnością znasz takie zdjęcia, które są robione dobrymi aparatami fotograficznymi, z odpowiednimi filtrami czy filmy. Drogi Mlecznej, gdzie widać las i ta droga Mleczna się tak przesuwa, i dokładnie takie było wrażenie, ale dodatkowo było widać coś innego. Jeszcze nie było księżyca. Nie było widać księżyca. Było widać taką aurę z drzew, jakby to niebo dodatkowo rozświetlały te drzewa taką Każde drzewo miało taką aurę, mniej więcej 10 metrów światła ponad sobą. I wyglądało to tak: czarne zarysy drzew, później ta aura tych drzew, i później ta droga mleczna. No, coś pięknego. Chyba takiego pięknego zjawiska jeszcze nie było mi dane zobaczyć wcześniej. I w tym momencie rozpoczęłam rytuał. Jednak e, rytuał. Nadal był trudny, był ciężki. Chodziło bowiem o to, że nie nadeszły w, tym, w tej pierwszej części e, żadne energie z wszechświata. Wszystko toczyło się tutaj na Ziemi. Zostało mi dane, było mi dane aktywować pamięć. Pamięć na Ziemi, czyli we wszystkich ludziach, we wszystkich istotach, we wszystkich roślinach, we wszystkich miejscach. I to nie był przyjemny proces. I jak czytałam Wasze sprawozdanie osobiste, to już widziałam, że Wyście również to widzieli. Widzieliście jakieś wojny, powstania, jakieś dziwne miejsca, jakieś dziwne rzeczy Wam się przypominały z Waszych poprzednich inkarnacji. I dokładnie taka to była energia. Aktywacja pamięci. Aby przypomnieć sobie wszystkie nasze poprzednie inkarnacje, zobaczyć, co tutaj się działo na Ziemi naprawdę i jak przez te wszystkie stulecia, szczególnie ludzie, ale nie tylko, byli manipulowani przez energię mroku. Że Uwaga była skierowana na coś, energia pływa, płynęła w tym kierunku. Ludzie się angażowali w wojny, w potyczki, w jakieś e, walki ze swoimi sąsiadami, e, z innymi ludźmi na innych kontynentach i ciągle tylko cierpienie, strach i, i wszystko to, co negatywne, i taka właściwie jest cała historia, prawda? Wszystkie takie większość rzeczy jest negatywnych. Bo takie zapisy zostały stworzone tutaj w polu energetycznym Ziemi. I to była ta pierwsza część przypomnienia sobie tego wszystkiego i zrozumienia, że tak wcale nie musi być. Że my, poprzez naszą wiedzę, poprzez nasze zrozumienie, poprzez nasze właściwości, poprzez również to, że Twoja dusza jest tutaj w tym momencie. A inkarnowały tutaj na Ziemię bardzo szczególne dusze, i tutaj nie mówię tylko o dzieciach indygo, o dzieciach kryształowych, o dzieciach tęczowych, ale również zupełnie duszach z innych przestrzeni, które są tutaj dokładnie w tym momencie, aby to wszystko zmienić. I to był ten pierwszy etap naszego 90. rytuału dla Matki Ziemi takiego spojrzenia na to wszystko z tej wyższej perspektywy przypomnienia sobie wszystkiego i aktywacji pamięci i to jest bardzo ciekawe bo popatrz, każde nasionko czyli również w naszych ciałach nasze my powstaliśmy też z nasionek prawda? zapłodnienie to jest też malutkie nasionka którego prawie że nie widać i tak samo nasionka drzew, nasionka kwiatów wszystko zawiera w sobie kod, kod genetyczny kod przodków dlatego często przejmujemy tak zwany Kody krwi, coś, co przeżyli nasi przodkowie, nagle my myślimy, że to jest coś naszego. Dramaty, które przeżyli nasi dziadowie, pradziadowie, są zapisane w naszych ciałach i my przeżywamy to i myślimy, że to jest coś naszego. W rzeczywistości to wcale nie jest nic naszego, bo nasza dusza nie ma z tym ciałem nic wspólnego, oprócz tego, że są, jest to pojazd, w którym porusza się tutaj w tym momencie. Naturalnie niektórzy z nas inkarnowali jeszcze raz w tym samym rodzie, aby coś zmienić, aby coś przemienić, ale niektórzy z nas inkarnowali w zupełnie innych rodach, by Wypełnić swoje powołanie, wypełnić swoją misję, i ona może również polegać na oczyszczeniu więzów krwi, oczyszczeniu tej karmy rodu, oczyszczeniu tej karmy narodu, oczyszczeniu miejsc różnych tutaj na Ziemi z tych wszystkich negatywnych energii i przeprogramowania tego na energię światła, na wyższą wibrację. Czyli ta część. Mimo tego, że odczuwalna była jako bardzo trudna, i również te dusze, dlatego te dusze przywiązane do Ziemi, one nagle się pojawiły, one nagle chcą uwolnienia, one nagle chcą opowiedzieć swoje historie, one nagle chcą uwolnić się z tej sieci, w którą zostały złapane. Ale my możemy im w tym pomóc. I tutaj nie chodzi tutaj o taką pomoc indywidualną, oczywiście również można w ten sposób, ale może tutaj chodzić również o taką pomoc typowo globalną: oczyszczenia danego miejsca, oczyszczenia karmy, oczyszczenia jakiejś historii, oczyszczenia jakichś jakich szczególnych, e, szczególnych miejsc, oczyszczenia jakiejś, e, jakiejś sytuacji. I w nas jest ta moc, ta siła i moc, aby tego dokonać. I czasami trzeba zejść do takiej ciemności, do takiego czegoś okropnego, aby to zobaczyć, aby to zrozumieć i aby tą wiedzę, te obrazy przekazać, przemienić, przetransformować, wyciągnąć wnioski i pomóc również innym istotom. W tym procesie tej transformacji energetycznej. To była ta pierwsza część 90. rytuału dla Matki Ziemi. Ja jeszcze zerknę sobie na moje notatki, czy o wszystkim Ci powiedziałam. Tak, dokładnie. Jeszcze tutaj, może w tej części, powinnam powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie. Jedyne, co udało mi się aktywować, jeżeli chodzi o światło tutaj na Ziemi, to było światło z piramid i kryształów, czyli szczególnie tutaj na mitycznej Atlantydzie, w całej tej, tej okolicy. I te energie również są związane z 128 ceremonią, prawda? <grywania> widziałaś lub widziałeś na pewno na, na filmie, tym przygotowanie do 128 ceremonii. Miałam rozłożone karty, na których były wieloryby i jedna karta. Była, były na niej namalowane piramidy, i chodziło o przypomnienie sobie wiedzy zatopionych cywilizacji, między innymi Atlantydy. Czyli tą energię piramid udało mi się aktywować, by aktywować tą pamięć we wszystkim. Ok, idziemy dalej. I co jeszcze z takiego z takich może drobniejszych rzeczy, to było to, że w tym momencie, gdy ta pamięć została aktywowana, Poczułam, że powinnam zmienić pozycję, stałam cały czas jak zwykle dłonie wyciągnięte w kierunku nieba, czekałam, że przyjdzie jakiś impuls od wszechświata, od źródła, jakieś światło, jakaś pomoc, nic, kompletnie zero. Tym razem musieliśmy sami wypić sobie to piwo, którego żeśmy naważyli, ale również sami dokonać tutaj tej, tej aktywacji na ziemi. Czyli nikt nas nie wspierał w tym procesie. Pierwszy raz chyba był to rytuał, w którym nikt nas nie wspierał. No, czasami pewne rzeczy musimy wykonać samodzielnie. I przejęłam inną pozycję, uklęknęłam. I w tym momencie, gdy uklęknęłam, i dalej byłam w tym procesie aktywacji tej pamięci we wszystkim dookoła i również we mnie, wydarzyło się coś szczególnego, o czym chciałabym ci opowiedzieć co jest związane z jedną z moich inkarnacji ale również przypomnieniem tego wszystkiego co tutaj miało miejsce na ziemi dokładnie w tym momencie mój malutki kotek ten czarny kotek, który często nam przeszkadza na ceremoniach czyli Willy Junior jak wiesz, Willego już nie ma z nami ale zostały jego dzieci czyli między innymi Ares który już jest olbrzymim, czarnym kocurem który wygląda jak Czarna Pantera i Mały Willy, czyli Willy Junior. I Willy Junior um, jakimś dziwnym trafem wszedł do mojego magicznego kręgu. To się zazwyczaj nie zdarza. Koty dokładnie wyczuwają energię, i, i jeżeli coś takiego się dzieje, to ma to szczególne znaczenie. I naturalnie wszedł najpierw pod mój płaszcz magiczny, pod mój biały płaszcz magiczny, a następnie na moje kolana, czyli czakrę podstawy, prawda? I tak zwinął się w kłębuszek i zaczął tak ugniatać. Na pewno to znasz, jak kotki to robią, gdy koty neutralizują energię, albo łączą się z jakimś miejscem, albo przygotowują się do snu, czyli również ugniatają dane miejsce. To jest to jest bardzo szczególne działanie jakieś ja o tym opowiem. Dlaczego to robią? Nie dlaczego to robią w naszym tłumaczeniu naukowym, tylko dlaczego to naprawdę robią. Zaczął mruczeć i tak przytuliłam go. Troszeczkę byłam w tym wybita, jak gdyby z tego rytmu, z rytuału, bo nagle pojawiło się jakieś stworzenie, prawda? Zaczęłam go głaskać i w tym momencie przypomniałam sobie jedną z moich inkarnacji. A właściwie on mi ją przypomniał. Popatrzył mi tak w oczy, tymi swoimi wielkimi oczyma. Jest cały czarny, cały czarny, tak jak i Ares, i Jagiuli, był cały czarny. I nagle widziałam w nim Uylego, tą duszę Uylego, jako również ten kot krwi, prawda? I nagle zobaczyłam mnie w mojej inkarnacji w czasach średniowiecza, w czasach gdy kościół, czyli religia panująca wówczas w Europie, prześladowała czarne koty. Wiesz, że czarne koty były mordowane, były symbolem czarownic i takie czarownice. Były usuwane w tym czasie tak również czarne koty. I ja byłam wtedy posądzona o czary. Wyglądałam bardzo podobnie jak dzisiaj wyglądam. Byłam mniej więcej w tym samym wieku, może troszeczkę młodsza. Miałam może bardziej gęste włosy, ale również takie właśnie włosy jak mam naturalnie, czyli złoto-kasztanowe. Takie czerwone włosy, bardzo delikatne, bardzo delikatne anteny. Również w czasie rytuału dla Matki Ziemi e, miałam najpierw włosy rozpuszczone, ale gdy pojawiły się te wszystkie dusze, to od razu zwinęłam je szybciutko w kłębuszek i spięłam. Miałam na szczęście klamrę ze sobą, bo nie chciałam, aby te energie w jakikolwiek sposób e, łączyły się z moimi antenami. I wiesz, co ja robiłam w tym czasie? Ja, ponieważ byłam um, leczyłam ziołami i jeszcze wtedy nie byłam posądzona o czary, um, przemieszczałam się pomiędzy kilkoma wioseczkami i już były wtedy takie łapanki czarnych kotów i ja wycofałam się z mieszkania pomiędzy ludźmi i mieszkałam w puszczy, bardzo głębokiej puszczy. Miałam tam drewniany dom. I w tym domu mieszkałam. I wiesz co moja dusza wówczas robiła, tylko w innym ciele? Ratowała wszystkie czarne koty. I ja miałam w tej puszczy w tym domu około 20 czarnych kotów. Wszystkie mniej więcej takie, hmm, chyba dwa albo trzy były tylko starsze, ale większość była takich właśnie malutkich. Zawsze jak rodziły się czarne koty, to ja zabierałam te koty. Do tego domu. Ratowałam je po prostu. Ludzie mnie bardzo lubili w tych wioseczkach. Ja bardzo ludziom pomagałam i dlatego również przez długi, długi czas nie byłam posądzona o czary, ponieważ no, leczyłam ludzi i jeżeli masz ze mną kontakt, to zawsze moja dusza była taka, jak jest teraz. Czyli również jestem pewna, że jesteś osobą, która by mnie nie wydała, <gry> nie, nie posądziłaby mnie o czary, czy nie wydałaby mnie na pewną śmierć. I również wtedy ci ludzie bardzo mnie lubili, bardzo mnie szanowali i tak, gdy rodził się czarny kotek, to od razu wskazywali mi, że mogę go zabrać. I ja miałam tych kotków, no dużo, około 25 miałam ich wtedy właśnie w tym domu, pamiętam. I wiem, że rozstałam się z tymi kotkami, ponieważ zostałam wtedy posądzona o czary przez człowieka, który mnie... Właściwie do tej inkarnacji stale szuka, stale, stale jego dusza mnie szuka i próbuje zablokować, i próbuje zniszczyć moją misję. Tak, i do tej inkarnacji znów spotkaliśmy się tutaj na mitycznej Atlantydzie. To on wówczas mnie posądził o czary i torturował. Pamiętam dokładnie tą całą sytuację, i to mi się przypomniało. I to było takie związane z moim życiem, ale może również z Twojego życia. Coś Tobie się przypomniało, albo przypomni się teraz w tym czasie do 31 października. To jest bardzo wyjątkowy czas, więc gdy będziesz pracować z przesłaniami ze 128 ceremonii, możesz sobie bardzo dużo przypomnieć, bardzo dużo rzeczy zrozumieć i bardzo dużo rzeczy przepracować. No ale idziemy dalej. To była ta pierwsza część 90. rytuału dla Matki Ziemi. Byłam pewna, że wszystko to, co powinno zostać zrobione, zostało już zrobione. I zakończyłam nasze spotkanie, czyli i pożegnałam się z Wami, i, i zlikwidowałam magiczny krąg. I nagle w tym momencie to było mniej więcej. Mogła być 22, 25, może 30. Już chciałam zacząć rytuał świec intencyjnych, i w tym momencie widzę, jak księżyc przebija się przez, e, przez drzewa, pomiędzy drzewami. I nagle czuję to jego złotą energię, i czuję, że natychmiastowo mam iść na śnieżno-biały taras. Czy nie w tym wcześniejszym miejscu, tylko na Śnieżno-Biały taras i dokończyć rytuał dla Matki Ziemi. No, czegoś takiego to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby zakończyć rytuał i żeby zaczynać go ponownie. Ale jak widzisz, tym razem ten rytuał był bardzo wyjątkowy. I tak dokładnie się stało. Poszłam na śnieżnobiały taras, otworzyłam jeszcze raz, tworzyłam magiczny krąg. Już nie przywoływałam strażników, nie przywoływałam wojowników. Tylko wiedziałam, że muszę natychmiastowo zaczynać, i nadeszła energia. Energia od źródła, ale jak widzisz, dużo, dużo później. Tą energię przejęłam i tą energię miałam rozdzielić na szczególnych ludzi tutaj na Ziemi, którzy pracują w tym momencie nad harmonią i równowagą, czyli nad bardzo pozytywnymi wibracjami. I rozdzieliłam tą energię, we wszystkich kierunkach widziałam nagle te osoby, które tą energię dostają. Było bardzo dużo tych osób, w różnych, różnych krajach, na różnych kontynentach. Wszędzie praktycznie, nawet na takich wyspach jak Nowa Zelandia, bardzo, bardzo wiele osób w różnych miejscach otrzymało tą energię. To była taka energia wsparcia. Taka energia zasilenia, zasilenia światłem, a na sam koniec przyszedł jeszcze taki złoty deszcz, który miałam rozdzielić na wszystkich ludzi na Ziemi, e, którzy zrozumieli tą energię i którzy, w których została aktywowana ta pamięć. E, miałam rozdzielić ten złoty deszcz. Dlaczego? Aby dać ludziom nadzieję, aby dać ludziom to odczucie, że mimo tego, że to wszystko miało miejsce tutaj na Ziemi, mimo tego, że to wszystko mamy już za sobą, mimo tego, że częściowo jesteśmy jeszcze w trakcie tego, to energia nas wspiera, energia wyższa nas wspiera, i ten złoty deszcz rozdzieliłam wszędzie. Ten złoty deszcz doszedł do może. Miliona ludzi, może nawet więcej niż, niż miliona ludzi, w porównaniu z ilością ludzi na Ziemi. Czyli w takiej ilości ludzi została ta pamięć aktywowana. Tym, mówię tylko o ludziach, prawda? W tym momencie ten złoty deszcz był przeznaczony tylko dla ludzi. I tak zakończył się nasz 90. rytuał dla Matki Ziemi. Jeszcze zerknę sobie, czy tak, energia nadziei. Dokładnie, na samym końcu światło tak, dwie części. Dobrze, wszystko powiedziałam ci, co się wydarzyło na rytuale. I zakończyłam nasze spotkanie. Już nie żegnałam się z wami, bo ta druga część po prostu yy, i tak każdy z Was dostał yy, albo tą energię wspierającą, albo dostał ten złoty deszcz, ponieważ to nie jest przypadek, że bierzesz udział w rytuałach dla Matki Ziemi. Yy, twoja dusza. Dokładnie jest obserwowana przez siły wyższe, i to wsparcie otrzymujesz i na pewno o tym wiesz. I tak zakończyło się nasze spotkanie. I zaraz po naszym spotkaniu napisałam tylko tak w kilku słowach, właściwie na jednej karce A4, te wszystkie przeżycia. I Natychmiastowo usiadłam jeszcze do ostatnich notatek. Usiadłam do komputera, na pewno również widziałaś mnie, czy widziałeś? Nie, jeszcze zanim to zrobiłam, wysłałam na Instagram relacje. Nie, relacje wysłałam później. Jak dobrze pamiętam, dopiero po rytuale świec. Dokładnie, czyli usiadłam najpierw do komputera, bo jeszcze brakowało mi kilka intencji przy kilku zamówionych świecach. Jeszcze to wszystko uzupełniłam, zabrałam wszystko. I przeszłam najpierw do mojej świątyni, później również do drugiego miejsca, ponieważ było bardzo dużo świec i rytuał musiałam wykonać w dwóch, w dwóch miejscach, czyli i w mojej świątyni, i w, w innym miejscu dodatkowym, żeby każda świeca miała odpowiednią ilość miejsca i żeby wszystko było zabezpieczone, prawda? Bo takiej ilości świec musisz o wszystko zadbać. I robiłam rytuał świec intencyjnych bardzo jeszcze długo. To było w Polsce, była godzina może już koło pół do drugiej w nocy, gdy ja zakończyłam całość. I wtedy dopiero wysłałam na Instagram relację, wysłałam jedno chyba zdjęcie z rytuału świec intencyjnych i um, wyszedł również, w księżyc był bardzo pięknie widoczny, wysłałam również to zdjęcie jako relację. Dokładnie. A później w ogóle nie mogłam zasnąć. Naturalnie chyba poszłam spać, była godzina może trzecia, trzecia w nocy czasu polskiego, jak nie w pół do czwartej, już. Nagrałam króciutkie audio dla jednej z moich uczennic, moich adeptek, ponieważ ona jest wojowniczką i chciałam również, żeby wiedziała, jak mniej więcej wszystko to miało miejsce. I dokładnie. Dzisiaj rano wstałam wcześnie, bo wiedziałam, że mam mnóstwo rzeczy do wykonania i przez cały dzień praktycznie nic nie jadłam. Do teraz, no teraz, mój ukochany zrobił zupę z deni Hokkaido i to była jedyna rzecz, którą zjadłam. W ciągu dnia zjadłam tylko nasionka szyja, czyli szałwi hiszpańskiej. Z, z jakimiś tam cząstkami kakao, i zalałam to mlekiem sojowym, bo potrzebowałam takiej energii wojowniczki, aby to wszystko opisać, aby to wszystko podsumować, aby to wszystko zrobić. Nie miałam zupełnie czasu, aby zadbać o siebie. I teraz jeszcze chciałam na sam koniec opowiedzieć Ci o tym wszystkim. Jest godzina 0040. 3 października, sobota już się zaczęła, rozmawiam teraz z Tobą godzinę 12 minut i kończę na tym nasze spotkanie i jednocześnie moje sprawozdanie osobiste z 90. Rytuału dla Matki Ziemi. Zapraszam Cię z głębi mojego serca na 128. ceremonię, czyli 128. klucz, tym razem do szczęścia i radości życia, ale koniecznie pamiętaj, jeżeli masz dostęp, na ten prawie tydzień, miesiąc lub na rok, to koniecznie wracaj do tych starszych nagrań, tych starszych ceremonii, tak zwanych. Ponieważ to wszystko jest nadal aktualne i będzie aktualne, i w odpowiednim momencie pojawi się w Twoim życiu odpowiedni numerek, i wtedy wróć sobie do tego konkretnego nagrania, bo będzie dla Ciebie bardzo wartościową wskazówką. I kolejna rzecz, to widzimy się no, naturalnie w każdy czwartek. Myślę, że spotkamy się wkrótce również na na znowu czasie ze mną, mam mnóstwo również zaległych rzeczy jeszcze, które Ci obiecałam i które na pewno również się pojawią i najpóźniej widzimy się na Rytuale Świec Intencyjnych Wnów w Księżyca, no i oczywiście w pełnię, czyli w Samhain. Do zobaczenia, moc miłości dla Ciebie, samych wspaniałości. Twoja Maria Boccardi.